Moi drodzy, jak świat długi i szeroki, tak wszędzie właściwie są klocki, a firm, które klocki wydają, jest z roku na rok coraz więcej. Jednocześnie są to firmy coraz lepsze. No i wypatrzyłem nową firmę i chciałbym wam ją dzisiaj pokazać, bo mam mieszane uczucia. Zapraszam. Siemano, klockowe świry! Witam was w kolejnym odcineczku na moim kanale. Tak jak tu wspominałem, pojawiła się, słuchajcie, nowa firma, gdzieś mi mignęła reklama i ja widząc ją w ogóle stwierdziłem, wiecie, jakby, że wow, nie, jakby wow, wygląda to super, wygląda to pro, licencja i tak dalej. Weszłem na stronę i troszkę jest gorzej, pozwólcie, że włożę swoje okulary, by was dobrze widzieć, w sensie, by dobrze widzieć, czy zostawiacie tu subskrypcję. Wiem, że nie zostawiacie tu subskrypcji, więc wiesz, co zrobić teraz, drogi widzu. Moi drodzy, pantasy. Nie, że pantalony, nie, że fantasy. Pantasy nazywają się klocki. Pantasy Block. Macie tutaj nawet stronę u góry. shop.pantasy.com. I spójrzcie, co tutaj mamy. Sherlock Holmes 2221B Baker Street. Oficjalny, autoryzowany zestaw, który możemy sobie kupić, który przedstawia tutaj bardzo, nie oszukujmy się, dobrze wykonane mieszkanie właśnie pana Sherlocka. Świetnie jest to wykonane, spójrzcie tutaj, kurczę, te wszystkie wykończenia i tak dalej. Firma Pantasy oczywiście oferuje trochę więcej. Oferuje również genialny wręcz telewizor retro. I to, że ładnie wygląda, to nie jest wszystko, o czym pokażę wam zaraz. Tu troszkę o firmie, faktycznie, no tu sam Sherlock, tu można zobaczyć nawet, w zasadzie jakby to nie jest ten zestaw, to jest prawdziwy człowiek, nie, jakby ten zestaw się tak nie rusza, ale człowiek, który naprawdę go buduje, spójrzcie, jaki tu jest budżet, jakie tu jest wszystko, jak to jest dobrze wykonane, super, jak widzimy są jeszcze P-boxy, moi drodzy. Natomiast P-boxy, w ogóle spójrzcie też, jak to całkiem ciekawie wygląda. Chociaż ten render wygląda tutaj jeszcze trochę, czy render, no wygląda trochę gorzej, bo tu lekko jest chińczykowato, ale ja myślę, że jakość tu jest bardzo dobra. Ale spójrzcie, jak fajnie te różnego rodzaju boksy, 8, nie, to jest więcej niż 8 na 8, to jest chyba 10 na 10, jeżeli dobrze widzę. Tutaj super, dla esports player, nie, i young surfer, kupowałbym to, kurczę, jak szalony. Spytacie mnie teraz, czemu bym tego w takim razie nie kupię, skoro kupowałbym jak szalony. I być może chodzi wam o to, że nie jest jeszcze dostępny, że klocki dopiero wyjdą, albo do Polski ciężko dostępne. Nie, w ogóle famous streamer też super rzecz. Moi drodzy, 431 zł. Nie chodzi tu o taki jeden boksik, a o te wszystkie razem złączone, ale kurczę, to daje 80 zł ponad za coś takiego. Z niestwierdzoną jakością, z niestwierdzoną w ogóle, wiecie, tutaj nadrukiem, z niestwierdzonym niczym. Wygląda to naprawdę super i widać tu i budżet i wszystko, nie, jakby, natomiast no, kto z was da prawie 500 zł, tym bardziej, że czekajcie, trzeba wydać minimum 200 dolarów, żeby mieć darmową dostawę. Czyli, moi drodzy, 430 dolarów to jest 430 zł, to, przepraszam, to jest 100 dolarów około, czyli musielibyście kupić dwie takie rzeczy, żeby mieć darmową dostawę do tego. Pytanie, ile bez tego kosztuje dostawa? Natomiast jeszcze raz powtarzam, wygląda to obłędnie moim zdaniem, jak na klocki nielegowe, wygląda nawet lepiej niż Lego. Telewizor, o którym wam tutaj wspominałem, 90 dolarów, czyli 370 zł bez wysyłki. Wszystko naprawdę super. Spójrzcie, no właśnie, co się tutaj dzieje. Możemy sobie włożyć komórkę, takie jeszcze szkło i wygląda to naprawdę realnie. Pięknie, wszystko pięknie. Ale no, 400, o, tu spójrzcie, kręcąc, co się dzieje. Naprawdę dzieje się tu niesamowicie i brałbym to, kurczę, jak szalony ten telewizor. Gdyby tylko był w cywilizowanej cenie, czytajcie, koło stówki. Oczywistym jest, że to nie jest tak, że wiecie, domagam się stówki od klocków, które naprawdę kosztują znacznie więcej, bo zapewne tak jest, że kosztują, ich realna cena i tak dalej. Marketing widać, że tu siedzi mocno, w sensie wygląd tej strony i tak dalej. Natomiast moje takie jakby mikro polecenie dla firmy Pantasy byłoby takie, żeby wydali po prostu coś taniego, możliwie z darmową wysyłką, bo super, fajnie, mam obrazki i na obrazkach też to wygląda wszystko ładnie, pięknie, świetnie, ale czy ktoś z nas wyda tak prawie 500, pewnie z wysyłką 500, tak jeszcze raz powtarzam, żeby zobaczyć, czy w ogóle to fajne, jak mówi nazwa tego kanału?
No nie jestem przekonany, moi drodzy, no nie jestem przekonany. Trzy póki co fajne zestawy i zapewne będzie więcej. Spójrzcie, że tak jest, food streety są. Tego typu food streetów jest pełno na AliExpress i faktycznie to jest chyba najtańszy sposób, żeby dowiedzieć, jak patasy się sprawdzają. 80 zł, okej. Okay. Na Ali tego typu zestawy pewnie są po 30 zł, nie? Ale jakby, no można by tu prędzej wydać taki hajs, by się przekonać, czy to w ogóle fajny kloc. Tylko problem jest też trochę taki, że za te 80 zł złożymy sobie to, przypuszczam, nawet z Bricklinka, z Lego. No więc moim zdaniem firma Pantasy robi mega zestawy, naprawdę dobre i przypuszczam, że jakościowo to jest super. Tylko że na tych przypuszczeniach przypuszczalnie dla mnie się skończy, bo wybaczcie, ja nie wydam tak ogromnego hajsu, by się przekonać, jak to wygląda. Nie wydam ponad stówki, by zobaczyć, czy w ogóle to fajne. No może kiedyś, ale bardzo w to wątpię. Tak jak mówię, natomiast firma wygląda mi, że będzie naprawdę, spójrzcie, oczywiście moi drodzy, kaktus, wy wiecie jaki kaktus, nie? Firma wydaje całkiem dużo i wydawać by się mogło, że na pierwszej stronie, no właśnie widzieliście tylko te trzy produkty, wydawać się tylko trzy. Spójrzcie, wydaje znacznie więcej. Natomiast nawet tego typu zestawy kosztują tutaj po 80 zł. Może, kurczę, kaktus się na mnie patrzy troszkę, wiecie czemu. To wygląda super. Natomiast tak jak jeszcze raz powtarzam, no dla mnie jest to dość duży pieniądz. I jak dla mnie firma Pantasy powinna w pierwszej kolejności wydać The Floating, spójrzcie, Floating Mechanical City, też super. Powinna wydać coś zdecydowanie tańszego. No bo 400 zł ktoś z was da więcej, 600 zł ktoś z was da, a nawet więcej, bo z wysyłką, 200 zł za taki samochodzik, to są takie kwiatki. No kwiatki 61 zł, to chyba najprędzej mogłoby mi tutaj wpaść. Piszcie, czy chcielibyście, żebym tak Pantasy przetestował. Natomiast moi drodzy, ten dzisiejszy filmik ma zadanie przede wszystkim pokazać wam to, że wchodzi nam nowa firma. Powiem wam więcej, ja patrzyłem całkiem niedawno, tego Floating City nie było tu 2 tygodnie temu. Fajnie, że wychodzą nowe zestawy, że firma widać się rozwija i idzie w to. Jestem bardzo ciekaw jakości i faktycznie tych kwiatków chyba też nie było 2 tygodnie temu. Więc kto wie, czy na takie kwiatuszki się nie skuszę, moi drodzy, by to Pantasy przetestować. Bo na pewno mamy tu do czynienia z poważnym graczem, na pewno jeżeli chodzi o marketing. Czy poza marketingiem coś tutaj będzie też super? Trzymam kciuki, że tak, bo potrzebujemy wielu fajnych alternatyw do Lego. Firm, które mniej się trochę boją pewnych tematów niż Lego, w które Lego dzisiaj nie wchodzi. Więc kto wie, natomiast 400 to już naprawdę powiedziałbym dużo. Wchodząc sobie w mor, macie no właśnie jeszcze te wszystkie zestawy tutaj zaprezentowane. Spójrzcie, jest jeszcze taki coś, Cultural Mojang. Mojang, o kurczę, stół do Mojanga. Wygląda to fajnie i naprawdę trzymam mocno kciuki, bo tak jak mówię, wygląda to na całkiem interesującą firmę i nowego gracza na rynku, który nie boi się licencji, który przypuszczalnie nie boi się też dobrego kloca. Na pewno wygląda to na tyle dobrze, że widać, że to jest porządna firma. Jeżeli ktoś z was ma Pantasy w domu, napiszcie mi w komentarzu. Jestem niesamowicie ciekaw tego nowego gracza na rynku. Będę go na pewno śledził. Myślę, że coś będę musiał, kurczę, kupić, bo no ciekawi mnie ta jakość, o ile dodatkowo do tych 60 zł nie będzie stówki wysyłki, jakby nie, bo może i tak być. Moi drodzy, co sądzicie o nowym graczu? Czy macie, czy nie macie? Co myślicie po stronie? Napiszcie mi. Na pewno ważne jest, że kolejni gracze się tutaj pojawiają, sami przyznacie. Dzięki, że byliście dzisiaj. Zostawcie subskrypcję, tak kupię Pantasy i kliknijcie dzwonek, to nie przegapicie tego filmu, jak się pojawi. Dzięki, że byliście dzisiaj. Bye!